Pan poseł Pięta, tak? A to mogę mieć jeszcze jedno pytanie niezwiązane ze Smoleńskiem. Powiedział pan ostatnio na temat dostępu do broni, że rząd Prawa i Sprawiedliwości da na 100% tam dostęp do broni i ta wypowiedź bardzo szybko się rozeszła po wszelkich grupach związanych z bronią. Czy to jest jakoś potwierdzone, że będzie jakaś liberalizacja przepisów dostępu do broni? To jest jakby zadanie dla nas wszystkich, dla ludzi, którzy rozumieją potrzebę wspierania przez państwo polskie wszelkiego rodzaju stowarzyszeń strzeleckich, bractw kurkowych. Rozumieją potrzebę przywrócenia w szkole nauki przysposobienia obronnego. Rozumieją wartość, jaką stanowi promocja strzelectwa jako po prostu fantastycznego sportu, sposobu na spędzanie czasu wolnego. Ci, którzy rozumieją potrzebę wynikającą z rezygnacji 8-9 lat temu z zasadniczej służby wojskowej. Systematycznie w Polsce maleje liczba mężczyzn, którzy potrafią posługiwać się bronią, potrafią strzelać. W interesie państwa polskiego leży nauka. No ale właśnie, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości jakkolwiek zliberalizuje ten dostęp? Jak pan myśli? Myślę, że potrzebna jest edukacja, potrzebne jest budowanie środowiska. My w parlamencie, niektórzy, którzy to jakby rozumieją tę potrzebę, we wszelkich innych sytuacjach, okolicznościach, to musimy się zorganizować. No, jesteśmy... To jako wolnościowiec i wolnościowcy ogólnie liczymy na pana, żeby pan próbował to jakoś, lobbował za tym. Jest nas wielu, ale mamy na pewno jeszcze dużo do zrobienia. Jest wiele obaw i my musimy spokojnie te obawy rozwiewać, musimy spokojnie tłumaczyć, informować, pokazywać na dane statystyczne. Legalna broń, która trafia do porządnych, uczciwych obywateli, no nie trafia do rąk przestępców. Ale wielu Polaków tego się obawia i my nie możemy lekceważyć tych odczuć, tych przekonań, tylko musimy po prostu rozmawiać. Ale w tej kadencji jeszcze nie ma szans na taką większą liberalizację. Nie powiedziałbym tego. Moim zdaniem na koniec kadencji. Dziękuję panu bardzo. Panie...